Kilka tygodni temu mogliście widzieć u mnie na kanale test Galaxy S23 Ultra, czyli bestii najlepszego albo prawie najlepszego telefonu na rynku. Natomiast w dzisiejszym filmie mam okazję pokazać Wam, a raczej zdać relację z testów z tego telefonu, czyli jego młodszego, mniejszego brata, a mianowicie Galaxy S23. Powiem Wam w tym wideo, co mi się tutaj podoba, co mi się trochę mniej podoba i dla kogo może być to naprawdę dobry wybór w też mniejszych pieniądzach, aniżeli właśnie w przypadku tego modelu Ultra. Także jeśli się rozglądacie za tym telefonem, jesteście nim zainteresowani, to zobaczcie, co mam do powiedzenia. Przede wszystkim to, co się na pewno każdemu spodoba względem tamtego telefonu, to to, że jest dużo tańszy od jednostki Ultra, ze względu na to, że obecnie ten telefon w podstawowej konfiguracji kosztuje 4,5 tysiąca złotych, ale na tym się nie kończy, bo raz, zdarzają się jeszcze lepsze promocje, a dwa, można go dostać z dodatkami, z pewnymi bonusami. Widziałem przeróżne te akcje z jakimiś sławkami dostępnymi i tak dalej, także realnie może ta cena finalnie gdzieś tam wychodzić koło nawet 4 tysięcy złotych, co jest bardzo, bardzo dobrą ceną, jak za tego typu smartfon z tej najwyższej klasy, jeśli chodzi o obecne czasy. Pierwsza rzecz, która od razu powinna Wam się spodobać, to sama konstrukcja, design tego telefonu. Raz, jest dostępny w kilku różnych kolorach, więc każdy może wybrać odpowiedni dla siebie, ale dwa, co ważniejsze i każdemu to się na pewno będzie podobać, bardzo przyjemnie się go użytkuje, mega fajnie leży w dłoni, nie jest ciężki i z drugiej strony ten rozmiar, czyli 6,1-calowy wyświetlacz AMOLED z rozdzielczością Full HD+, obsługują nawet 1750 nitów, więc jest na maksa jasny. W takim praktycznym użytkowaniu ta wysoka jasność przełoży się na to, że jak będzie dużo słońca na dworze, teraz jeszcze pora roku na to jakby nie pozwala, aby tak bezpośrednio to przetestować, ale w lato nie powinno być problemu w momencie, w którym chcielibyście coś więcej, bardziej szczegółowe rzeczy porobić właśnie na ekranie tego telefonu, a do tego dochodzi odświeżanie na poziomie 120 Hz, dzięki czemu to wszystko powoduje, że używanie tego telefonu stoi po prostu na bardzo wysokim poziomie. Nie ma tutaj problemu, że musicie go utrzymywać w dwóch dłoniach, aby Wam nie wypadł, że są jakieś problemy przy używaniu tego telefonu jedną ręką. Absolutnie nie. Tutaj wszystko jest kompaktowe, a z drugiej strony jakość tego obrazu jest naprawdę topowa. W związku z tym pod tym kątem na pewno każdy z Was będzie zadowolony, a jak do tego sobie dodacie różnego rodzaju dodatkowe rzeczy, które udostępnia sam Android, jak na przykład otwarcie dwóch aplikacji jednocześnie, czy wysunięcie tego paska z boku, to powoduje, że ten obszar roboczy jest jeszcze tak naprawdę większy i swobodniej można korzystać z większej ilości treści, czy otworzyć sobie chociażby właśnie dwie aplikacje na raz. Chociaż jedyne co, jeśli chodzi o samą konstrukcję, do czego można mieć zastrzeżenia, to kwestia na przykład tych obiektywów. To jest akurat zmora wszystkich obecnych smartfonów, więc to nie jest tylko zarzut do Samsunga, ale po dłuższym czasie na pewno będą Wam się zbierać jakieś paprochy, jakiś kurz pomiędzy samymi tymi obiektywami, więc jeśli nie będziecie nosić tego smartfona w etui, to może być to dla Was uciążliwe, tak jak to, że od czasu do czasu trzeba po prostu przetrzeć całą tą ramkę, aby to schludnie i estetycznie wyglądało. Nimi na plus na pewno jest to, że nie ma już takiej dużej wyspy z samymi tymi obiektywami, w związku z tym ten telefon jest trochę bardziej stabilny na stole, w momencie, w którym na przykład sobie coś piszecie, nie skacze Wam tak, bo po prostu mało elementów jakby wystaje poza normalną bryłę tego telefonu, więc to akurat w praktycznym użytkowaniu akurat może być na plus. No i kończąc wątek konstrukcyjny, warto zaznaczyć, że sam ten telefon wspiera certyfikat IP68, więc swobodnie możemy go zanurzyć do kilku metrów i nic nie powinno się stać. Z tyłu jest matowe szkło, które akurat bardzo ładnie wygląda i też umożliwia ładowanie bezprzewodowe. Jeśli byście chcieli uzyskać szybszą prędkość ładowania, to możecie skorzystać z portu USB typu C i naładować go po prostu przez kabel. No i dodatkowo z takich pobocznych rzeczy, sam ten smartfon jest wyposażony w moduł 5G. To jest standard Bluetootha 5.3, więc ewentualnie zasięg czy stabilność połączenia przy podłączeniu się chociażby do jakichś głośników powinna być lepsza, a także macie możliwość korzystania z eSIM oraz NFC, czyli płatności zbliżeniowych. To wszystko tak naprawdę jest dodatkiem, takim smaczkiem, który powoduje, że w ciągu najbliższych kilku lat ten telefon dla znakomitej większości osób po prostu do codziennych zastosowań będzie kompletny. Nie można mu zarzucić, że czegokolwiek mu w zasadzie tutaj brakuje i to samo można powiedzieć o samym procesorze, ze względu na to, że Samsung, producent tego telefonu, wsłuchał się w głos ludzi i po prostu udoskonalił tutaj ten procesor, który już był w poprzednich modelach, a mianowicie zrezygnowali oni z Exynosa i mamy teraz Snapdragona 8 generacji drugiej i to jest tak naprawdę rewolucyjny przeskok, no dobra, ewolucyjny przeskok, jeśli chodzi o samą wydajność. Tak jak w przypadku Galaxy S23 Ultra, możecie sobie tutaj odpalić wiele bardziej wymagających aplikacji i spokojnie ten smartfon będzie sobie z nimi radził, będzie je szybko wczytywał. Dodatkowo na pokładzie mamy 8 GB RAM-u, co jest w zupełności wystarczającą wartością do tego, żeby naprawdę
naprawdę swobodnie w codziennym użytkowaniu korzystać właśnie z tego smartfona. Oczywiście w przypadku otwarcia bardziej wymagających aplikacji czy robieniu po prostu czegoś bardziej zaawansowanego, może ten telefon, a raczej będzie się po prostu nagrzewał, nawet podczas nagrywania filmów w 4K, również w 8K, można wyczuć, że te plotki się po prostu prędzej czy później zaczną nagrzewać, także tego jakby nie unikniemy. Natomiast sama wydajność, co potwierdzają też liczne testy, stoi tutaj na bardzo wysokim poziomie i to też będzie wyznaczało najprawdopodobniej wysoki poziom działania tego telefonu w przyszłości. W związku z tym to nie jest telefon, który kupujecie na rok czy dwa, tylko on spokojnie powinien posłużyć przez 3, 4, a może nawet 5 lat, w zależności od tego, jak Samsung też podejdzie do samych aktualizacji. Dodatkowo, co równie ważne, Samsung w tym modelu zdecydował się na zaimplementowanie lepszej pamięci UFS 4.0. Dzięki temu mamy tutaj też większą przepustowość i jest ona dwa razy szybsza od UFS 3.1. W związku z tym praktycznie pod każdym względem tutaj ta wydajność będzie stała na naprawdę wysokim poziomie. Jeśli mielibyśmy powiedzieć o wydajności samej baterii, to dla mnie akurat personalnie ten telefon po prostu nie jest wystarczający. Musiałbym skorzystać z jego większej wersji albo po prostu w ogóle wziąć tą wersję Ultra, która pozwala na działanie przez pełny, mega intensywny dzień pracy. Nawet spokojnie mogłem z nim wytrzymać półtora dnia. W przypadku tego telefonu ten wynik w granicach jednego pełnego dnia to jest raczej maks, który jest nawet ciężko uzyskać przy bardzo intensywnym użytkowaniu. Ta bateria tutaj nie jest za duża. 3900 mAh powoduje, że przy bardzo intensywnym użytkowaniu trzeba by się doładować koło tej 18-19. Tak jak Wam mówiłem, można to robić w sposób bezprzewodowy. Tutaj też działa ładowanie zwrotne wtedy. Albo w sposób przewodowy i mam możliwość korzystania z mocy na poziomie 25 W. Nie jest to jakoś ogromna moc, to trzeba podkreślić i pełne naładowanie będzie trwało dobre kilkadziesiąt minut, ale do 50% od zera, czyli od zupełnego rozładowania, powinniście potrzebować około pół godziny. Natomiast to, co jest równie ważne przynajmniej dla mnie w tym telefonie, jak chociażby ten skok, jeśli chodzi o samą wydajność, to również aparaty. One znowu nie są aż tak rozbudowane jak w tej topowej wersji, ale dla wielu osób będą bardzo, bardzo wystarczające. To znaczy nikt w normalnych warunkach pewnie nie będzie się skarżył na ten aparat i w 100% mu spokojnie wystarczy. Mamy tutaj obiektyw szerokokątny 50 megapikseli z przysłoną 1.8, z drugiej strony ultra szerokokątny ma 12 megapikseli i przysłonę 2.2, więc jest trochę gorzej. Natomiast jest też teleobiektyw 10 megapikselowy, który umożliwia trzykrotny zoom optyczny. To akurat na minus. Wydaje mi się, że już model S23, nawet ten zwykły, powinien trochę więcej w tej materii oferować. Z kolei przednia kamerka jest dosyć standardowa. Tutaj również mamy 12 megapikseli, światło 2.2, w związku z tym do wideokonferencji czy do robienia selfie będzie on się po prostu dobrze nadawał, dobrze sprawdzał. Są to jak najbardziej takie przyzwoite wartości. Natomiast to, co jest najważniejsze, to oczywiście jakość samych tych zdjęć, które robi ten tylny aparat. Generalnie zdjęcia za dnia mi się bardzo podobają w tym Samsungu. Generalnie iPhone w zeszłym roku też przeskoczył pewien poziom, bo przeszedł z 12 na 48 megapikseli, ale i tak wydaje mi się, że tutaj w przypadku tego Samsunga te zdjęcia są po prostu lepsze. Są bardziej dokładne, bardziej odzwierciedlają same kolory. Jeśli z kolei chodzi o zdjęcia nocne, tu bym powiedział, że jest też bardzo podobnie. Stoją one na naprawdę wysokim poziomie. Są pewne szumy w niektórych miejscach, ale wydaje mi się, że i tak te zdjęcia naprawdę bardzo dobrze się prezentują. W związku z tym, jeśli możecie dać jakiś margines błędu temu aparatowi, bo tak jak Wam mówię, zdarzają się jakieś lekkie szumy, czy pewnego rodzaju flary, jak jest dużo światła właśnie na tych zdjęciach, to spokojnie powinniście te jakoś zaakceptować. No a w przypadku samych filmów tutaj Samsung również bardzo dużo oferuje. Rozdzielczość QHD w 60 klatkach albo 8K w 30. To są wartości, które również wiele osób mogą przekonać. Dla mnie te 8K powiedzmy jest jeszcze bajerem, ale faktycznie Samsung robi je coraz lepiej. Chociaż ogólnie, jeśli akurat miałbym się odnieść do wideo, to uważam, że iPhone tutaj stoi troszeczkę na wyższym poziomie. Natomiast abstrahując od samej jakości tych zdjęć, jak wychodzą filmy, warto powiedzieć o mega rozbudowanej aplikacji samego tego aparatu i licznych opcjach, które on ogólnie udostępnia. Przede wszystkim mamy możliwość trzaskania fotek w formacie RAW, z drugiej strony mamy też tryb Pro dla tych bardziej zaawansowanych osób. To samo w zasadzie tyczy się kręcenia filmów, tam również możemy ustawić sobie więcej rzeczy, których od razu będziemy mieć możliwość regulowania na ekranie. Do tego dochodzi bardzo fajna rzecz, której iPhone za darmo nie udostępnia, albo przynajmniej trzeba sobie pobrać dodatkową aplikację, czyli pokój reżysera, a mianowicie możecie nagrywać film od razu z trzech kamer. To naprawdę robi robotę i ułatwia też kręcenie takich już trochę bardziej poważnych dokumentów.
No i w zasadzie to tyle. Chciałbym wam coś jeszcze powiedzieć na temat tego telefonu, ale z tych ważniejszych rzeczy o wszystkim w zasadzie powiedziałem i dla niektórych osób minusem może być to, że faktycznie za dużej ewolucji w stosunku do poprzednika tutaj po prostu nie ma. Natomiast czy to oznacza, że ten telefon jest zły, czy nie warto go rozważyć? Absolutnie nie. Dla wielu osób ten telefon na lata będzie idealny, kompletny wręcz, nic mu nie będzie brakować. Jeśli potrzebujecie telefon, który po prostu wszystko będzie miał na naprawdę bardzo wysokim, topowym poziomie, to ten telefon będzie dla was. Natomiast jeśli oczekujecie jakichś dodatkowych bajerów, jeszcze większego ekranu, gdzie macie jeszcze większą tą przestrzeń roboczą, a tym samym też większą baterię, to wiadomo, że można szukać lepszych propozycji również nawet w gronie S23. Natomiast to, co chcę podkreślić, pomimo tego, że dla wielu osób ten telefon po prostu może być nudny, czy przeskok względem poprzedniego modelu może być nie za duży, to ten telefon naprawdę dowozi to, co ma dowozić i tak jak wam mówię, spokojnie bym go rozważył, zwłaszcza w licznych promocjach, które mogą skutkować tym, że będzie on dostępny w najbliższym czasie za około 4000 z hakiem. Bardzo dobry wyświetlacz, bardzo dobre aparaty, podkręcona wydajność, to wszystko robi robotę. Co prawda nie ma tutaj licznych bajerów, chyba że do tego zaliczymy to nagrywanie w 8K, ale reszta naprawdę powinna każdego zadowolić. Także gdybyście byli zainteresowani nabyciem tego telefonu, to tak jak wam mówiłem, sprawdzajcie sobie te większe sklepy, elektromarkety, w których zdarzają się lepsze promocje. Tam po prostu możecie oszczędzić troszeczkę pieniędzy. Linki do nich znajdziecie w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!